tum 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 tum. Może być trudno to przez Zooma nagrywać. Tak, więc to nasze zdolności... Znaczy... znowu na szlaku się spotykamy. Twoje umiejętności muzyczne i talent jest powalający. Nic dziwnego, że dają za ciebie 5 milionów w Wulongu. Czy ktoś to ode mnie przejmie? Błagam. Nie chcę już dalej improwizować. Cześć, jestem Krzysiek Serant. Słyszeliście już Rafała Patatyna i Kamila Borka? Hello. Hello. Teraz przedstawili się w odwrotnej kolejności, ale spokojnie, połapiecie się. I tak, postanowiliśmy nagrać kolejny sezon Kosmicznych Kowbojów. Ostatni. I stwierdziliśmy, że w końcu zajmiemy się Cowboy Bebopem. Plan zawsze był taki, że omówimy Firefly, a potem Cowboy Bebopa, tylko odsłuchane.pl, realizacja planów 9 lat plus. Ale zaraz, co to jest? Na horyzoncie ktoś tutaj galopuje. Skąd patatajasz? Howdy, partners. Suke! Mishara's son! Czyli od razu wpadamy w rasistowskie klisze. Okej, okay, myślałem, że trochę jest wstrzymany. Znaczy, widać kto oglądał z japońskim, a kto z amerykańskim dubbingiem. Tak, cześć myszu. Niezapowiedziana myszu, nasza regionalna Calamity Mysz. Czy ty byłaś z nami w jednym odcinku o Firefly'u, czy coś mi tak, się miesza? Tak, kiedy omawialiście film, to wtedy gościnnie wzięłam udział w nagraniu. No właśnie, dobrze kojarzyłem. Czyli nie jesteś zupełnie nowym głosem w Kosmicznych Kowbojach, a zresztą coś mi mówi, że słuchający nas słuchacze prawdopodobnie słyszeli cię w którymś z innych naszych podcastów. Których jakoś, słuchają. Jakoś wątpię, żeby ktoś słuchał tylko i wyłącznie Kosmicznych Kowbojów i tylko stąd nas znał. A jeśli, przywitaj się, napisz komentarz, jak tu trafiłeś. Nie przedłużając, formuła w tym sezonie będzie trochę inna, to znaczy będziemy próbowali upakować po 3 odcinki serialu Cowboy Bebop w jeden odcinek podcastu, ponieważ umówmy się, nie będziemy mieć bardzo dużo do powiedzenia o każdym z nich. Co więcej, tak jak wspominam ten serial, myślę, że w każdym pakiecie 3 znajdzie się co najmniej jeden, o którym naprawdę nie ma co dużo mówić. Na pewno w tych pierwszych 3 jest jeden taki. Ale również dlatego, że nikt z nas nie zna japońskiego, w związku z czym trudno dywagować o dialogach, które są przepuszczone przez co najmniej jedno tłumaczenie, a zależnie od tego, jaką wersję oglądamy, może nawet 2. Więc są oddalone, są to dialogi z trzeciej ręki. Żadne z nas też nie ma na tyle chyba pojęcia o muzyce, żeby bardzo dużo mówić o tym, co muzyka robi w tym serialu, co jest pewnym problemem, bo ona gra tutaj ogromną rolę i bardzo chciałbym, żeby ktoś z nas stał się na muzyce, ale niestety. Myszu, w twojej rodzinie jest wielu muzyków, więc to ty. Ty będziesz naszą ekspertką. Dziękuję za postawienie mnie przed ścianą. To znaczy, ja bym mogła bardzo długo rozmawiać na temat tego, że uważam, że muzyka to jest 50%, jeżeli nie 75% tego serialu, ale mogę o tym mówić w bardzo generalnych słowach, bo to, że mój ojciec jest fortepianistą, nie oznacza, że ja dobrze się znam na muzyce. To tak nie działa? To nie jest genetyczne? I wish. Może zacznijmy, ponieważ to jest pierwszy odcinek tego sezonu o tym serialu. Zacznijmy od podstaw. Czy dla kogoś z nas jest to pierwszy kontakt z tym serialem? Ja. Myszu, ty nigdy nie widziałaś Cowboy Bebopa. Nie, ale o nim wielokrotnie słyszałam w różnych kontekstach, ostatnio częściej w związku z live action serialem Netflixa. No i oczywiście znam tę muzykę z czołówki, bo mieszkając z Kamilem w jednym domu nie da się nie znać tej muzyki, bo Kamil czasami chodzi i sam z siebie ją śpiewa. Dla mnie to teoretycznie nie jest pierwszy kontakt z serialem, bo kiedyś go widziałem. Ale nie pamiętam z tego absolutnie nic. W związku z czym oglądam to tak, jakbym oglądał to po raz pierwszy. Rafał? Ja kiedyś obejrzałem u znajomych 2 czy 3 odcinki. Pewnie je rozpoznam, gdy je zobaczę. No i obejrzałem live action, jak wyszedł. Przed obejrzeniem anime. Aha, okej. Okay.
Okej, szczerze mówiąc, myślałem, że to wygląda trochę inaczej, ta sytuacja. Bo słuchajcie, ja muszę wam zdradzić pewną... My nie będziemy prowadzić tego sezonu w 4 osoby, my go będziemy prowadzić w 5 osób, bo tutaj obok jest 15-letni ja, który obejrzał ten serial, kiedy on leciał. W ogóle pamiętam, o mój Boże, rok 2002. Siedzę w czytelni w gimnazjum, przeglądam, nie wiem, Kawaii albo jakiś magazyn fantastyczny, który mógł mieć newsy około animowe i widzę tam informacje, co będzie leciało na kanale Hyper w następnych miesiącach. No i jest tam informacja, że teraz leci tam, nie wiem, czy to było Aria czy coś innego, potem będzie Kronika Wojny o Lodos i myślę sobie, Kronika Wojny o Lodos, to brzmi dobrze, to brzmi epicko, super. A potem Cowboy Bebop. Ja mam takie, Cowboy Bebop, co to za bzdura, jak to brzmi? Po czym obejrzałem Cowboya Bebopa w wieku lat 15 i na dość długo byłem może nie irytującym typem, bo ja nigdy nie byłem bardzo namolny ze swoimi opiniami, o ile ktoś mnie o nie nie spytał, ale zasadniczo, o ile ktoś mnie o mnie nie spytał, myszu, ale zasadniczo uważałem, że anime skończyło się na Cowboy Bebopie, co było oczywiście bzdurą, po prostu... Potem jakoś tak nie trafiłem na anime, które spodobało mi się równie bardzo, albo mentalnie wkładałem je do innej przegródki, że na przykład no jak to Księżniczka Mononoke to jest film, to jest zupełnie co innego, a anime skończyło się na Cowboy Bebopie. Głupi byłem, po prostu. W każdym razie tak, więc obejrzałem ten serial 20 lat temu i byłem w nim zakochany. Wydaje mi się, że potem co najmniej raz go sobie powtórzyłem, ale nie jestem tego 100% pewien. I zobaczymy, jak to będzie dalej. Jak wyjdzie powrót do Cowboy Bebopa. Mam tutaj krótką listę twórców, bo parę nazwisk zasługuje na to, żeby je wymienić. Cowboy Bebop jest dzieckiem Shinichiro Watanabe, który był jakby głównym reżyserem, showrunnerem. W Japonii nie używają chyba tego określenia, no ale Cowboy Bebop jest serialem Shinichiro Watanabe, który potem zrobił Samurai Champloo między innymi, albo Space Dandy. Scenarzystką serialu była Keiko Nobumoto, która stworzyła również Wolf's Rain i niestety zmarła w zeszłym roku. Postaci zaprojektował Toshihiro Kawamoto, który projektował również postaci do chyba kilkunastu różnych Gundamów. A muzykę stworzyła Yoko Kanno, którą w sumie znam najlepiej, jeśli chodzi o jej inny dorobek. Ona również zrobiła muzykę do Wolf's Rain, ona zrobiła muzykę do Ghost in the Shell Standalone Complex, czy do wyśmienitego Vision of Escaflowne. Także jakby... Mam wrażenie, że wszyscy ci twórcy potem jeszcze robili rzeczy, które jakby z najwyższej półki anime. Przepraszam. I zresztą szybko przebili się do zachodniej świadomości. To znaczy Cowboy Bebop pokazuje się w 98, a Shinichiro Watanabe w 2000 chyba drugim zostaje zaproszony przez Wachowskie do współtworzenia Animatrixa. Więc jakby... I to jest też trochę element Cowboy Bebopa, który mniej więcej w podobnym czasie, co na polskim Hyperze, pojawił się w Ameryce. Nie wiem, czy on leciał w tym segmencie Toonami. W każdym razie był jednym z tych anime, które przebiły się do świadomości amerykańskiego odbiorcy. I ja tak jakby z Ameryki promieniowały na resztę zachodniego fandomu. Więc jakby Cowboy Bebop istnieje. Z tego, co słyszałem, Instytut Danych Statystycznych, z tego, co słyszałem, tak naprawdę ma wyższą pozycję na zachodzie niż w Japonii, tak jakby w świadomości fanów i tak dalej, ale to jest dowód anegdotyczny. No brzmi to tak reasonable, bo jednak jest to taki mocno zachodni feel w tym jest serialu, bardzo, bardzo łatwy w odbiorze byłby dla Amerykanów. Tak, on ma bardzo dużo zachodnich inspiracji, a jednocześnie coś, co nazwałbym animcowatymi bzdurami, jest bardzo w nim stonowane.
Wiemy, tak, faktycznie może być prostszy w odbiorze dla widza niezaznajomionego z anime. Dobrze, to chyba tytułem wstępu to chyba wszystko. Ja sprawdziłem, które fragmenty Animatrixa on reżyserował. Jest to Kids Story, czego bym się nie domyślił raczej, i A Detective Story, co jeśli ktoś widział, to absolutnie jakby można było zgadnąć. Tak, bo myśmy nawet z Kamilem ostatnio sobie powtarzali wszystkie Matrixy, włącznie z Animatrixem, przed oglądaniem najnowszego Matrixa, i właśnie oglądając Detective Story powiedziałam: ty słuchaj, ja nigdy nie oglądałam Cowboy Beboba, ale mam wrażenie, że to jest strasznie w tym klimacie, po czym Kamil właśnie mówi: to jest ten sam gość. And I was like, oh, to ma sens. Znaczy, tak, po prostu widać, że to jest taka fascynacja Ameryką przepuszczona przez animcowy filtr z właśnie taką bluesową muzyką, więc... Tak, jeśli wróciliśmy do Shinichiro Watanabe, no to on na przykład parę lat temu zrobił serial Carol and Tuesday, który miał dystrybucję na Netflixie na zachodzie, o muzyczkach na Marsie, w świecie, gdzie ludzie nie tworzą już muzyki, bo tylko sztuczne inteligencje to robią, ale one kochają muzykę, więc to mimo wszystko robią. A w zeszłym roku był producentem tego anime na podstawie Blade Runnera, Black Lotus. Także wciąż... No, bujna kariera. Głosem 15-letniego mnie jeszcze dodam, że Kronikę Wojny na Lodos też obejrzałem i była rewelacyjna. Po prostu Cowboy Bebop potem był z innej półki zupełnie. Dobra, przejdźmy do serialu. Jeśli, drodzy słuchacze, nigdy nie widzieliście Cowboy Bebopa, akcja toczy się w roku 2071 w skolonizowanym Układzie Słonecznym, gdzie ludzkość mieszka na różnych księżycach, głównie na księżycach Jowisza i na Marsie, jeśli dobrze kojarzę. Sama Ziemia nie nadaje się do zamieszkania, po pewnym wypadku tam większość powierzchni Ziemi jest martwa. To nie są informacje, które padają w tych pierwszych odcinkach, ale gdzieś tam później da się je wyciągnąć. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, z czego czerpał inspirację Firefly, to powinny się szybko rozwiać. Aha, no bo Firefly pojawia się 4 lata po Cowboy Bebopie. Ja nie jestem pewien, czy tutaj można wyciągnąć bezpośredni... Myślisz? Znaczy, dobrze, jak obejrzymy to do końca, to możemy wrócić do tej dyskusji, ale zdziwiłbym się, gdyby... Gdy zacząłem wpisywać Was Firefly Inspired, podpowiada by Cowboy Bebop. Słuchaj, nie wiem, nie chcę mm-hmm. jakby dużo różnych złych rzeczy można powiedzieć o Joshie Whedonie. Nie chcę od razu mówić, że na pewno zerżną też Cowboy Bebopa, bo jakby... Nie mówię, że zerżną, inspirował się. My też się inspirowaliśmy przy Astrofanku, jakby... Dobra, przejdźmy do serialu, zwłaszcza, że mamy trochę ograniczony czas. Odcinek pierwszy, Asteroid Blues. Zaczyna się w ogóle od monochromatycznej sekwencji róży w kałuży przetykanej przebitkami na jakieś sceny przemocy pozbawione kontekstu. Trudno powiedzieć, o co tu chodzi, ale im więcej przemocy, tym bardziej ta róża w kałuży nabiera czerwonego, można powiedzieć, krwistego koloru. Ja nie mówię, że to jest jakaś złożona symbolika. Zaczyna to być przetykane... tworzeniem, znaczy przygotowywaniem jedzenia przez starszego, łysowego faceta. Nie, trening Spike'a. Źle to pamiętam? Już źle to pamiętasz. Po róży w kałuży są napisy początkowe, potem przenosimy się na pokład Bebopa. Byłem przekonany, że to od razu trenuje. W jeden Spike montaż, trenuje w drugi montaż. I to jest zmontowane z przygotowywaniem jedzenia. Więc od razu akcja przenosi się na pokład statku Bebop. Statku, na którym w tym momencie mieszka dwóch łowców nagród. Jeden z nich jest kucharzem, drugi bijatyką. Kucharzy łysawy Jet Black. Łysy, bujna broda, muskularna postawa, najczęściej chodzi w spodniach ogrodniczkach, ale być może to jest mundur. Potem zobaczymy członków tej organizacji, do której on należał, i mam wrażenie, że oni chodzą w czymś podobnym.
A sztuki walki trenuje nasz główny bohater Spike Spiegel, o którym... Jakie są jego cechy charakterystyczne? Ma mop na głowie i walczy jak Bruce Lee. I to jest Spike Spiegel. I niebieski garnitur. Nie w tej scenie, ale tak, potem będzie chodził. Po angielsku to się nazywa leisure suit i ja się nie znam na ubraniach po polsku, żeby powiedzieć, jaki to jest rodzaj. Bo to nie jest tak naprawdę strój wieczorowy, to jest... No to jest taki casualowy garniak, no. Casualowy garniak, powiedzmy. No, marynarka i spodnie. Kostium wypoczynkowy. Tak, no Spike Spiegel jakby w tych przynajmniej pierwszych odcinkach jest takim typowym bohaterem, jakby anime jest cool, ale w taki sposób, że jakby udaje, że mu nie zależy, ale widzisz, że mu zależy. Jakby zaczyna się od takiego dosyć standardu. Tak. To przygotowywanie jedzenia przez Jetta jest tutaj dość symboliczne. Po pierwsze, Bebop to jest jego statek i po drugie, to jakby on jest taką trochę kotwicą, wokół której reszta postaci będzie orbitować, kiedy już będzie tu więcej postaci. On dba o to ciepło domowe na Bebopie. Tak, nie, już się reklamuje posiłek jako specjalną wołowinę z papryką, po czym okazuje się, że w specjalnej wołowinie z papryką nie ma wołowiny, bo chociaż ostatnio capnęli jakiegoś bandziora i zgarnęli za to nagrodę, to Spike przy okazji tyle narozrabiał, że cała nagroda poszła na odszkodowania, naprawy i inne takie, więc teraz nie stać ich nawet na mięso. I Jet znalazł im nowe zadanie. Bandyta imieniem Asimov Solensan. Zakładam, że Asimov jest nawiązaniem do Izaka Asimova. Nie wiem, czy tego typu nawiązań będzie w serialu dużo. Możemy zwracać na nie uwagę, kiedy się pojawią. Spike jest kompletnie niezainteresowany. Po pierwsze, w życiu o nim nie słyszał, nie ma ochoty łapać jakiegoś no-name'a. Po drugie, nagroda wynosi tylko 2,5 miliona wulongów. Możemy, oglądając serial, spróbować zrozumieć tę ekonomię, bo ja w tym momencie nie mam pojęcia, czy to jest dużo pieniędzy, czy mało pieniędzy. Ale oni nie wydają się przesadnie podekscytowani tą perspektywą. No ale Jet jakby wie, że jakiekolwiek pieniądze są im potrzebne, więc po prostu mówi, ponieważ bandyta ukrywa się na Tijuanie, zwracam uwagę, na Tijuanie, nie w Tijuanie, a Tijuana słynie ze swojej wołowiny, więc pusty żołądek Spike'a podejmuje decyzję i tam lecą. Ta Tijuana jest kolonią założoną na asteroidzie gdzieś na orbicie Marsa, jeśli dobrze rozumiem. I od razu, kiedy akcja się tam przeniesie, zobaczymy, jak to społeczeństwo żyje w tym Układzie Słonecznym. Znaczy mamy zbliżenia na skrzyżowania, na których są tablice w 15 różnych językach. Po prostu... Taka pełna multikulturowość. I nasi bohaterowie zaczynają prowadzić śledztwo dwutorowo, to znaczy Jet mówi, że tam jak ogarnie statek, to pójdzie popytać policjantów, poszukać jakichś śladów. Nie widzimy potem, żeby to robił. A Spike leci spotkać się ze starym bykiem, który jest rdzennym Amerykaninem w tipi. Ponieważ ten serial... Nie wiem, ponieważ to jest western, więc musimy mieć szamana. No to jest, wydaje mi się, dość prostolinijne i oczywiste nawiązanie, abstrahując od kontekstu. Tylko to ma taki feel, jakby gdy Amerykanin by tworzył taką kreskówkę i coś japońskiego chciał przedstawić, to by poszedł do jakiegoś, nie wiem, samuraja z kokiem na głowie i tak dalej. A jak Japończyk tworzy serial i chce pokazać coś równie takiego stereotypowego, to tak, to w Tijuanie idzie się do szamana w tipi. Ale jakby te nawiązania westernowe się na tym nie kończą, no bo mamy też scenę, znaczy w sensie jakby cały serial jest mocno westernowy, no bo jakby sama idea tych łowców nagród, ale jakby scena w barze jest esencjonalnie sceną w salunie, więc jakby ten Te wpływy westernowe są w tym odcinku bardzo mocno zarysowane, co mi się podoba.
Tak, a propos sceny w barze, bo tutaj w pewnym momencie mamy przebitkę właśnie na bar w Tijuanie, do którego wchodzi Asimov ze swoją bardzo, bardzo ciężarną dziewczyną. Asimov jest tam po to, żeby on spróbuje sprzedać narkotyki, które przy sobie ma. Najwyraźniej barman jest też dealerem, więc idą na zaplecze dokonać transakcji. Tak, ale ja bym chciała wspomnieć o bardzo ważnym szczególe, na które zwróciłam uwagę dopiero, znaczy zwróciłam uwagę od razu, ale nie zrozumiałam istotności aż do końca odcinka i wydaje mi się to istotne. Kiedy wchodzą do baru, to Asimov zamawia, nie wiem, whisky czy cokolwiek. Bloody Mary, o. A jego dziewczyna zamawia piwo. Będąc w bardzo widocznej ciąży. I ja miałam takie, okej, to oni mi mówią, że ta dziewczyna jest w ciąży, ale jej nie zależy na tym dziecku i ma to w nosie. Aha, ciekawa postać. Tak, więc Asimov jest tutaj, żeby sprzedać narkotyki, a jego bardzo ciężarna dziewczyna jest tutaj po to, żeby przechylić się nad barem i położyć na nim piersi, żeby znalazły się na pierwszym planie, na niekomfortowo długie ujęcie, w którego tle jest trzech obśnionych staruszków. Ja teraz nie wiem, czy serial mówi mi, hej widzu, jesteś jak ci obśnieni staruszkowie, którzy gapią się na tę laskę, czy może jednak to jest takie, hej widzu, pogap się na tę laskę, tak jak gapią się na nią ci staruszkowie, tak czy inaczej... Tak czy inaczej, to już zależy od tego, co poczułeś widząc te piersi. Zażenowanie. To nie ja skadrowałem to ujęcie, więc jednak nie ja jestem tutaj winny czegokolwiek. Ale tak, Cowboy Bebop nie jest wolny od fanserwisu, zwłaszcza gdy poznamy naszą bohaterkę w trzecim odcinku. I tych trzech staruszków będą się przewijać przez cały serial. Tak, ale to jest taki sprzedawca kapusty. Znaczy, to jest o tyle interesujące, że oni jakby rozmawiają o tym, że to ja wykopałem tę bramę. Czyli w sensie chodzi o bramę gwiezdną, którą widzieliśmy tutaj, jak się dostawali, która zresztą jest bardzo fajnie przedstawiona. Znaczy, to wygląda jak takie high science fiction, na zasadzie wielka brama z jakimiś takimi okręgami, promieniami światła, które przez nie świecą, a przy tym są po prostu ogłoszenia w różnych językach mówiące ci, że proszę się trzymać żółtej linii i czekać w kolejce na swoją kolej i tak dalej, po prostu taki bardzo ten kontrast tego science fiction z takim po prostu, no ludzie tu żyją, trzeba to jakoś ogarnąć, jest bardzo przyjemne. Tak, ale też żyją w dzikim kapitalizmie, na co serial jakby to nie jest na pierwszym planie, ale zawsze ta pogoń za pieniądzem jest jakby tym będą się zajmowali nasi bohaterowie, zawsze będzie im ich brakowało i też kiedy Bebop wylatuje z tej bramy, mamy przebitkę na rachunek za przelot, tam 7500 ulongów czy coś tam. Zresztą chyba już w pierwszym odcinku mamy też przebitkę na ten program informacyjny dla łowców nagród, Big Bang Show, który jest skierowany do was, wszystkich 300 tysięcy łowców nagród w Układzie Słonecznym. I znowu, myślę, że 20 lat później, kiedy wszyscy żyjemy w gig ekonomii, może nie Rafał, który ma etat, ogląda się to jednak trochę inaczej. Nie wiem, o czym jestem ciekaw, będę zwrócić uwagę, czy ta liczba się zmienia przez... W kolejnym odcinku wciąż mówią o 300 tysiącach. Jestem po prostu ciekaw, czy na przestrzeni... Nie wiem w ogóle, jaka przestrzeń czasu jest w tym całym serialu i czy ta liczba pozostanie taka sama. Zobaczymy, można tak. Ta informacja nie pada w tym odcinku, ale jej nie sprawdziłem, więc dobra, nie będę szerzył dezinformacji. W następnym odcinku mogę się podzielić ciekawostką, jeśli jest prawdziwa. Tymczasem do baru wchodzą bandziory, które polują na Asimova, ale on używa tego narkotyku. To jest taki spray, którym sobie psikasz w oko i wtedy zaczynasz widzieć w zwolnionym tempie, bo to jest taki magiczny narkotyk. I przy pomocy tego narkotyku on zabija tych wszystkich bandytów. A przy tym, jakby, kiedy korzysta z tego czerwonego oka, autentycznie wygląda przerażająco. Znaczy to jest naprawdę ładnie zanimowane, że to rzeczywiście widać, że tam nie ma już żadnego... Znaczy, musi być umysł, bo jakby on reaguje na to, co się dzieje, ale no jest bardziej coś instynkt. Bardzo bestialskiego. Bardziej już wtedy instynkty. Nie, kto z was oglądał live action Bebopa? Nikt. Nikt. Nikt?
Ojej. Powiem tak, dwa pierwsze odcinki z pewnymi zmianami są idealnie odwzorowane w live action. I scena w barze właśnie z Asimowem jest naprawdę też... Generalnie polecam wam live action Bebopa, bo mi się podobał i fajnie był zrobiony. I teraz jak widzę, wiesz, na czym był wzorowany, to widzę, że naprawdę ładnie odwzorowali te odcinki. Co prawda ta Fey jest już w pierwszym odcinku wprowadzona w live action i ona z kowbojami naszymi jakby rywalizuje, żeby dorwać Asimowa. No, mieli 10 odcinków zamiast 26, musieli się trochę streścić. W każdym razie w trakcie tej strzelaniny również bardzo ciężarna dziewczyna Asimowa się ostrzeliwuje i tam kogoś chyba udaje jej się nawet kropnąć. W międzyczasie nasi bohaterowie prowadzą śledztwo, więc Spike dowiedział się od Byka, że czerwonooki kojot pojawi się na północy miasta, co okazuje się bardzo dobrą radą, bardzo dobrym cynkiem. I ostrzega Spike'a, że znajdzie się na celowniku kobiety. Na co Spike odpowiada, a znowu, już kiedyś zabiła mnie kobieta. Co jest jakby jedynym backstory, które poznamy w tym odcinku. Po czym przelatuje gdzieś i jego myśliwiec domaga się paliwa, więc zatrzymuje się na stacji benzynowej, do której zaraz wrócimy. Swoją drogą to jest bardzo ładna scena 5 minut wcześniej, kiedy oni dolatują na Tijuanę i Spike startuje z pokładu Bebopa, właśnie tym swoim czerwonym myśliwcem. On się nazywa bodajże Swordfish, bo poza Bebopem każdy z naszej trójki głównych bohaterów ma też własny spersonalizowany jakiś tam jednoosobowy stateczek. Swordfish jest tym, który jest cool i bajerancki w ogóle. Tymczasem Jet, prowadząc swoje śledztwo, trafia do baru po Asimowie, gdzie widzi rozróbę, jaka tam miała miejsce. Bierze sobie butelczynę whisky, która się ostała, a potem jego pajęczy zmysł się odzywa i chowa się za barem, kiedy wchodzi tam dwóch kolejnych bandziorów, których Jet capnie z zaskoczenia, żeby wyciągnąć od nich więcej informacji. Tymczasem na stacji benzynowej Spike kompletnym przypadkiem wpada na poszukiwanych. Tak, znaczy jest to element, który się będzie powtarzał, bo nie pamiętam, czy w drugim coś jest, ale w trzecim totalnie opiera się na kompletnym przypadku. Znaczy w drugim też i to jest to, na co ja jako osoba, która nigdy wcześniej nie miała styczności z Cowboyem Bebopem, zwróciłam uwagę, że jakby, znaczy nie wiem, czy to jest niespotykane, ale nie spodziewałam się, że postać, która jakby poprzez osmozę wchłonęłam z drugiej ręki, że jest taka cool i taki super i tak walczy i wszyscy go podziwiają, czyli właśnie Spike, jest w sumie w tych trzech pierwszych odcinkach pokazywane jako owszem jakby dobry w tym, co robi, przy tym dość nonszalancki, ale jakby w tych trzech pierwszych odcinkach większość z tego, co mu się przytrafia, wynika z ślepego szczęścia, a nie do końca jakichś jego działań. Co wydaje mi się ciekawe, że jakby to serial zdaje się stwarzać właśnie Spike'a jako tego bohatera, który raczej wpada w kłopoty, aniżeli je jakby ich aktywnie szuka, mimo tego, że na tym polega jego praca. Spike jest bardzo pasywną postacią. On zasadniczo jest ten wiatr, liść niesiony wiatrem i tak dalej. Spoiler. W każdym razie. Tak, w związku z czym Spike napatacza się na Asimowa przy pisuarach i również nic nie robi, po prostu się tam mijają. I również na jego dziewczynę, którą najpierw ograbia z jedzenia, bo jest taki głodny. Więc jeśli mówimy o anime bullshitie, to tutaj mamy taką scenkę komediową, w ramach której nawet pakuje sobie jakiegoś hot doga w folii do pyska od razu, czy coś takiego. Ale ucina sobie z nią krótką pogawędkę i znowu dowiadujemy się, że on urodził się na Marsie.
ona nigdy tam nie była, ale strasznie chce go zobaczyć. Jest przekonana, że na Marsie żyje się świetnie, nie to co w Tijuanie. Spike odpowiada, że no tak, ale tylko bogatym. Na co ona kładzie sobie rękę na ciężarnym brzuchu i mówi, więc my będziemy tam bardzo szczęśliwi. I w tym momencie Spike się zdradza. Znaczy w tym momencie jakby zmienia postawę. Mówi, aha, czyli to jest twój plan, chcecie uciec na Marsa. No ale ile można uciekać? Zawsze będziecie uciekać. Ona się teraz orientuje, że ma do czynienia z łowcą nagród. Na co Spike się przedstawia, znaczy mówi o sobie, że jest staromodnym kowbojem. Po czym zostaje brutalnie zaatakowany przez Asimowa, który go poddusza i zostawia nieprzytomnego na płycie lotniska, przepraszam, na płycie stacji benzynowej. Ale jakby zaznaczmy, że zostawia go przy życiu, dlatego że jakby jego dziewczyna go odciąga, mówi, żeby nie wykańczał Spike'a. To nie jest tak, że on to robi z dobroci serduszka. Tak. Asimov zresztą będzie jej potem wyrzucał w samochodzie, że gadała z takim młodym przystojakiem i w ogóle, więc widać, że to nie jest zdrowa relacja, to co jest między nimi. No, no i jeszcze po nim widać, że czuje odstawienie narkotyków. Tak, to też. Po czym niesprecyzowany czas później Jet znajduje Spike'a śpiącego na tej płycie stacji benzynowej i mówi mu, że on jest gotów porzucić to zlecenie, że ten Asimov to jest szajbus, zabił ludzi z własnego syndykatu, obrabował go, to jest jakiś syndykat przestępczy, który działa tutaj na asteroidach i produkuje jakieś syntetyczne narkotyki, a Asimov zabrał całą partię tego czerwonego oka. To jest ten szprej, którym sobie psika. Technicznie rzecz biorąc, czy to nie jest krwawe oko? Bo po angielsku jest bloody eye. Krwawe oko. Oni używają obu nazw. I to nawet w jednej rozmowie, że tam na samym początku w jednej rozmowie jedna osoba nazywa to czerwonym okiem, druga osoba krwawym okiem. To też kwestia jest tego, że to mówią, że to jest nowy narkotyk, dopiero co opracowany, więc może jeszcze nazwa się nie utarła, wszędzie jedna i ta sama. Tak, no w każdym razie więc Jet mówi, że jest gotów się poddać, a w tym momencie Spike pokazuje, że kiedy padał podduszony, to wyciągnął fiolkę narkotyku z płaszcza Asimova, więc pokazuje ją teraz Jetowi, mówi mu to, co tam powiedział mu byk, że czerwony oki kojot pojawi się na północy miasta. Więc podejmują dalej pogoń. Swoją drogą to podwędzenie tej fiolki narkotyków, tutaj wchodzi rule of cool, w sensie Spike robi to, żeby pokazać jaki jest cool, nic z tego nie wynika. W następnej scenie Spike w ponczu i wielkim sombrero siedzi pod ścianą, ponieważ tutaj Asimov przyjeżdża znowu spróbować opchnąć narkotyki, bo nasi bohaterowie wiedzą już, że oni koniecznie muszą sprzedać tę partię, zanim uciekną na Marsa, żeby mieć pieniądze. Więc Asimov siada obok zamaskowanego Spike'a, myśląc, że ten jest dealerem. Spike jakby odgrywa tę rolę, tam podaje hasło tak jak... Z Bloody Mary? Tak jak w rozmowie Asimova z barmanem. Możemy założyć, że Jet wyciągnął tę informację, że to jest hasło od gangstera, którego przesłuchiwał, bo inaczej nie wiemy, jak Spike to wie. I kiedy Asimov próbuje mu pokazać fiolkę, to wtedy Spike mu pokazuje, haha, ja mam twoją fiolkę, teraz podrzucę ją do góry i strzelę do niej. I to jest wszystko tylko po to, żeby pokazać, jaki Spike jest cool. Jakby to nie ma żadnego przełożenia na cokolwiek. Znaczy, pokazuje trochę, że jakby że mamy mowę o tym, że jedna taka fiolka jakby kosztuje, nie pamiętam ile, ale jakby kupę pieniędzy. Więc jakby to nam pokazuje w tak dosyć standardowy sposób, że no nasi bohaterowie nie są zainteresowani tylko jakby pieniędzmi, ale jakby mają pewną swoją moralność, że jakby Spike nie ma zamiaru na przykład sprzedać tej fiolki i na tym zarabiać, tylko po prostu nie zależy mu na tym. Masz rację, słuszna uwaga, nie pomyślałem o tym. I zaczyna się scena akcji. Zaczyna się piękna scena akcji. Najpierw Asimov próbuje bić się ze Spike'iem, ale Spike jest po prostu za dobry. On po prostu nie daje mu się trafić, nawet nie bardzo kontratakuje, tylko tak z nim tańczy i się z nim droczy. Potem przyjeżdża wóz pełen gangsterów syndykatu, więc zaczyna się strzelanina, która przeraża się. Później przylatuje statek kosmiczny z tego syndykatu, bo najpierw ich z powietrza ostrzeliwują, potem dopiero przyjeżdża wóz i zaczyna się... Tak, tam w pewnym momencie Jet zainterweniuje swoim
tym customowym myśliwcem kosmicznym, który jest taką kosmiczną koparką, spychaczem. Nie potrafię tego inaczej nazwać. Właśnie po to, żeby wyeliminować ten samochód. I znowu rule of cool tutaj nam wchodzi, bo ten pościg na ulicach Tijuany zaraz potem i Asimov z dziewczyną lecą myśliwcem i Spike leci za nimi myśliwcem. I jak zatrzymamy się, żeby się zastanowić, ale gdzie były te myśliwce, kiedy ktoś miał czas po nie skoczyć i w ogóle. Ale to nie ma żadnego znaczenia. W następnym odcinku będzie tak samo, więc... To nie ma żadnego znaczenia. Dodajmy może, że kiedy Spike został podduszony na płycie stacji benzynowej, bardzo ciężarna dziewczyna Asimowa, wsiadając do samochodu, pożegnała go słowami adios, kowboju. Co jest istotne, bo to za moment nam wróci. W każdym razie tutaj przylatują też myśliwce syndykatu. Spike je zestrzeliwuje po to, żeby one nie zestrzeliły Asimowa i jego dziewczyny. Asimow już kompletnie w tym momencie na haju, czy na głodzie, czy jedno i drugie, traci rozum za sterami, leci prosto na orbitę. Znaczy, tutaj jeszcze przed tą sceną akcji ona też zostaje trafiona w ten ciężarny brzuch i wtedy się orientujemy, że z niego wypada właśnie fiolka. Tak, że ona nie jest w ciąży, tylko tak. Ukrywa tam całą tę partię narkotyku. Tak. A jednocześnie mieliśmy już przebitkę na orbitę wcześniej. Widzieliśmy już tam policyjne statki kosmiczne w liczbie absurdalnie dużej, więc wiemy teraz, kiedy Asimov zaczyna tam lecieć, wiemy, co na nich czeka. No, Bonnie and Clyde basically, nie? Tak, a jednocześnie Spike leci za nimi i to jest ten moment, jak dla mnie to jest idealny pierwszy odcinek tego serialu. Znaczy, mając w pamięci Cowboy Bebopa, gdybym miał wybrać jeden odcinek, który powinien być pierwszym odcinkiem, to twórcy wybrali idealnie. To twórcy wybrali idealnie. Bo z jednej strony masz tutaj praktycznie wszystkie zalety, ale masz również Spike'a w swoich trzech głównych trybach, to znaczy leniwego sofanduły, który się niczym nie interesuje, takiego trochę głupawego dowcipnisia, który wpakuje sobie hot doga w folii do paszczy. No i tę melancholijną duszę, która łaknie pouczenia jakby z jakąkolwiek inną, drugą osobą. Ponieważ lecąc na policyjną barierę, dziewczyna zabija Asimowa, widząc, że ten już kompletnie stracił panowanie nad sobą, po czym ich statek zostaje rozstrzelany przez 150 pojazdów policyjnych. I tu jest moim zdaniem najpiękniejsza wizualnie, znaczy jakby animacyjnie cały odcinek jest bardzo fajny i bardzo mi się podoba, natomiast wizualnie najpiękniejsza scena to jest, kiedy ona po rozstrzeleniu tego statku kosmicznego jakby wypada w ten kosmos i z jej właśnie rozprutego brzucha deszcz tych fiolek tego narkotyku się rozprzestrzenia. Jest to bardzo, bardzo piękna scena. Znaczy smutna w kontekście tego, co się wydarza, ale piękna. A jednocześnie sekundę wcześniej ona jeszcze patrzy Spike'owi w oczy przez tę dzielącą ich pustkę kosmosu, powtarza adios. I jakby jeśli w tym momencie oglądasz ten odcinek i on się kończy, jeśli kupujesz to, że człowiek może wpaść na kobietę na kosmicznej stacji benzynowej, porozmawiać z nią 5 minut i poczuć więź na tyle, żeby potem lecieć za nią w kosmos, nie mogąc tak naprawdę nic zrobić, trochę po to, żeby przynajmniej być świadkiem jej końca, bo na to zasługuje. Jeśli to czujesz, to dostajesz to już w tym odcinku i jakby i to jest ten haczyk i tyle, jakby wszystkie zalety Cowboy Bebopa są w tym odcinku. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo jakby powiedzieliśmy, że ona zabija Asimowa i jakby ten gest, to nie jest tak, że ona go zabija po to, żeby się ratować, bo on jakby on próbuje. Widać po nim, że on ma zamiar po prostu lecieć przez tę blokadę i rozwalić wszystko na swojej drodze i będzie liczył na to, że mu się uda. I ona go jakby wtedy zabija. Ale to nie jest po to, żeby na przykład to przejąć, żeby się poddać. Ona wie, że już i tak są skończeni, jakby oboje.
ale po prostu ewidentnie nie chce, żeby te ostatnie chwile to było po prostu jakaś szaleńcza pogoń i destrukcja, tylko po prostu chce właśnie chce tego spokojnego końca, w którym po prostu właśnie w tym ładnym momencie po prostu wyleci w kosmos i na tym się skończy. Tak. I odcinek kończy się tak, jak się zaczął. Na pokładzie Bebopa Jet gotuje, Spike trenuje. Jest tam takie ładne ujęcie, kiedy na koniec treningu wygląda przez iluminator w kosmos i jego mina się tak zmienia, jakby on się tak trochę wyłącza. Przepada świadomość, zostaje sama melancholia. I wtedy Jet go znajduje. Nie będę się zastanawiał, jak działa grawitacja na pokładzie Bebopa. Działa tak, żeby było fajnie. To znaczy Jet podaje mu papierosa swojego i ten zapalony papieros przelatuje przez całe pomieszczenie, żeby Spike mógł go złapać i się zaciągnąć. Mówię, idealny pierwszy odcinek. Rewelacja. Nie mam uwag. Mhm. Nie, grawitacja działa tak, żeby scena miała odpowiednie gravitas. Tak. Odcinek drugi, Stray Dog Strat, jest farsą, jest kompletną farsą, jest również w ogromnej większości jedną czy kilkoma długimi scenami pościgu i znowu logistycznie niewiele ma tam sensu. Mam wrażenie, że tu naprawdę nie ma dużo do powiedzenia. Zaczynamy w toalecie, gdzie bandzior tego odcinka, Abdul Hakim, wychodzi z kibla i trzema szybkimi czasami załatwia trzech jakichś gości, którzy próbowali go przydybać w tym kiblu. I ponieważ ja też nie widziałem tego serialu od lat, to po tych trzech szybkich czasach miałem takie, czyli to tutaj Spike będzie miał godnego sobie przeciwnika do walki wręcz, do której tak naprawdę nie do końca dochodzi. Znaczy oni się trochę pobiją, ale to nie będzie jakaś epicka kopanina. W live action jest porządna. I Abdul Hakim, jak dowiadujemy się potem z programu telewizyjnego, jest zawodowym złodziejem zwierząt. Okej. Okay. Co sugeruje istnienie bardzo interesującej branży. Tak. Który niedawno przeszedł operację plastyczną, w związku z czym nikt nie wie, jak wygląda. To jakby trochę nam mówi o tym świecie, że jeśli to jest coś, co rzeczywiście może być, że tak powiem, zawodem, To nam mówi o tym trochę, jak funkcjonuje ten świat, bo tu musi istnieć jakby pewna kasta bardzo bogatych osób, od których opłaca się kraść zwierzęta po to, żeby na tym zarabiać. Jakby nie da się tego zrobić po prostu z byle zwierzętami. Ma to sens. Tak, no i teraz ukradł jakieś zwierzę z laboratorium i jest za niego wysoka nagroda, tam bodajże chodzi o 6 milionów ulongów tym razem. Ale nie wiemy, jakie to zwierzę, bo Hakim ma ze sobą walizkę. Tak, i ta walizka której podryguje i czasem warczy. Domyślcie się reszty. Tak. Mamy powiedziane, że mogłaby zmieścić małego człowieka. To musiałby być bardzo mały człowiek. Tam pada tak, chyba nie wymyśliłem sobie tego. Tak, nie wymyśliłeś tego. Ktoś takiego mówi. Tak. W każdym razie okazuje się, że nasi bohaterowie mają asa w rękawie, ponieważ znany jest im naukowiec z laboratorium, które obrabował Abdul Hakim. W związku z czym w zamian tam za jakiś odsetek czy coś tam, on im... Dialog mówi, że on im powie, jak Abdul Hakim teraz wygląda. Po czym 5 minut później Spike przydybie Bogu Ducha winnego złodzieja. Był to przekonany, że jest to Abdul Hakim, więc trochę nie wiem, jaką właściwie informację otrzymali od tego naukowca. W każdym razie znaczy, Abdul Hakim... Ta informacja jest o tyle ważna, że później, kiedy widzi Hakima, to wie, że to jest ten Hakim. Okej, tak, potem pozna prawdziwe operacje. Bo myśli, że już Hakim zdążył wykonać kolejną operację i zmienił wygląd, racja. A później jak go widzi, to jakby wie, że to popełnił błąd. Racja. Tak, więc tak jak mówię, mamy tutaj tak naprawdę 2-3 sceny pościgu. Ostatecznie przez ten odcinek przewijają się 4 strony. Znaczy mamy Spike'a, mamy Abdula, mamy tę trójkę gości w laboratoryjnych płaszczach, którzy jeżdżą jakąś zaawansowaną śmieciarką po mieście i szukają Abdula.
I to chyba wszyscy. Aha, no i mam jeszcze zawartość walizki, która będzie uciekać. To jest ta czwarta strona. Znaczy jeszcze po drodze jest ten Bogu Ducha winny złodziej, który w barze okrada Hakima z walizki i potem chce ją sprzedać i to na niego Spike wpada, bo tam jest jeszcze jakby jeden poziom tej komedii omyłek, która tam zachodzi. Tak, tak. I zresztą Spike przydybie go w takim przydrożnym sklepie zoologicznym, którego właścicielka jakby... Początkowo myślałam, zwróciłam Kamilowi głowę, powiedziałam: Kamil, czy mi się wydaje, czy ona ma na głowie skorupę żółwia? Po czym w dokładnie następnej scenie ze skorupy żółwia wychodzą cztery nóżki i główka i się okazuje, że to nie jest sama skorupa, że to jest żywy żółw. Tak. That was very cute. No więc tam Spike będzie groził, bronił temu Bogu Ducha winnemu złodziejowi, rozkaże właścicielce sklepu otworzyć walizkę i w końcu my widzowie odkrywamy, że jest w niej walizki korgi, takie jak hoduje królowa brytyjska. Korgi. Śliczny piesek, ale jak mówi właścicielka sklepu, bardzo popularny model, co jest wart może 200. Tylko 200 tysięcy? Na co ona odpowiada? Nie, 200. 200, kropka, 200. W związku z czym złodziej jest rozczarowany, Spike jest rozczarowany, rozumie, że nie ma przed sobą Abdullah Hakima i po prostu odchodzi. Tu znowu wchodzimy w to, jak działa ekonomia tego świata, ja tego nie rozumiem, bo jakby nagroda... Te 2,5 miliona nagrody to jest mało. Przelot przez bramę jeden kosztuje 7500. Żywe zwierzę kosztuje 200. A przy tym opłaca się kraść zwierzęta. Ale nie takie zwierzęta. No nie takie, tak. Tak, no w każdym razie my widzowie wiemy więcej od bohaterów, ponieważ z dialogów trzech śmieciarzy laboratoryjnych dowiadujemy się, że Korgi tak naprawdę jest data psem, cokolwiek to znaczy, i wyszedł z laboratorium. Jest kosmicznie wręcz senny, ale Spike tego nie wie. Po pierwszym pościgu i nieudanej pogoni za Abdulem pies ląduje w ryłkach Spike'a w kanale, w związku z czym trafia na pokład Bebopa, Jet zakłada mu obruszkę, daje mu imię Ayn. I druga runda zaczyna się od tego, że bohaterowie mają szczwany plan. Szczwany plan jest taki, że Spike będzie wyprowadzał Ayna na spacer, licząc, że Abdul spróbuje go ukraść. Poezja. Geniusze zbrodni. Tylko mam plan. Jaki? Kurna sprytny. Tylko ten szczwany plan krzyżuje się z nieco bardziej szczwańszym planem śmieciarzy z laboratoryjnej śmieciarki, którzy mają gwizdek ultradźwiękowy, który ściąga w ich stronę wszystkie psy z miasta. W związku z czym Ayn się wyrywa. Po drodze Abdul zasięga rady ulicznego jasnowidza i w tym momencie Ayn przebiega mu za plecami, więc znowu nasi bohaterowie i Abdul gonią za tym Bogu Ducha winnym psem. I mamy kolejny absurdalny pościg, który przerodzi się w pościg samochodowy. Uśpiony Ayn obudzi się i zacznie, rzuci się na kierownicę i zacznie wciskać przyciski. Właśnie, ale bo to jest fantastyczna scena z tego względu, podczas pościgu mamy parę przebitek właśnie na Ayna budzącego się jakby w kabinie samochodu, który prowadzi Hakim. I widać było z tego, jak są pozycjonowane ujęcia. I ja miałam takie, no ugryź go, bo oczywiste jest, że jeżeli pies znajdzie się w samochodzie jakby w małym pomieszczeniu z kimś, kto jest dla niego zagrożeniem, to będzie gryzł. A Ayn próbuje prowadzić samochód? I jakby dopiero teraz rozmawiając z wami o tym się zorientowałam, że to jest jakby... To jest wbrew pozorom bardzo sprytny, mały myk, który twórcy zrobili, żeby pokazać, że to jest pies, który ma ludzką inteligencję. Bo on nie robi tego, co jest instynktowne dla zwierzęcia, czyli ugryźć. On próbuje kierować samochodem. He's a very smart boy. No tak! To się wydaje głupia scena, ale teraz jak o tym myślę, to w tym szaleństwie jest metoda. Tak, no i tutaj znowu Spike goni za wszystkimi w swoim myśliwcu, po który w pewnym momencie pobiegł. Po czym Abdul traci kontrolę nad swoim samochodem, śmieciarze tracą kontrolę nad swoją zaawansowaną śmieciarką, spadają z wiaduktu, Ayn wypada z samochodu Abdula, w związku z czym Spike, który wcześniej deklarował, jak bardzo nie cierpi zwierząt, przerywa pościg za Abdulem, żeby uratować Ayna myśliwcem.
To jest logika rodem z Szybkich i Wściekłych albo Transformerów. Jeśli ktoś spada kilkadziesiąt metrów, to jeśli spadnie na maskę samochodu albo metalową rękę robota, albo w tym przypadku karoserię statku kosmicznego, to nic mu się nie stanie. Dokładnie tak jest. Wszyscy to wiedzą. A Abdul i zaawansowana śmieciarka spadają z wiaduktu prosto na parking przed komendą policyjną. W związku z czym policjanci łapią Abdula, nagroda przepada, naszym bohaterom zostaje tylko pies, o którym nawet w tym programie telewizyjnym, który normalnie regularnie oglądają, jest powiedziane, że jest to data pies i jest bardzo, bardzo cenny, ale Spike tego odcinka akurat nie obejrzał. Ten ich znajomy naukowiec z laboratorium też najwyraźniej już nigdy więcej z nim nie rozmawiali, a przynajmniej nie wspomnieli o psie. No bo tutaj mamy taką, to jest taka bardzo tradycyjna, co to będzie, ironia, tak, że bohaterowie są nieświadomi, że mają fortunę w ryłkach, myślą, że to tylko piesek, więc traktują go tylko jako pieska i tyle. Koniec. Czy ten odcinek jest zabawny i ogląda się go fajnie? Tak. Czy jest tu cokolwiek, co wspominałbym kiedykolwiek? Nie. No oprócz tego, że wprowadza Aina. Postaci, tak. Wprowadza nam Aina, tak. Odcinek trzeci nosi tytuł Honky Tonk Women. Czy ktoś tutaj ma pojęcie, czym właściwie jest Honky Tonk? Bo ja wiem, że to jest jakiś podgatunek któregoś gatunku muzyki popularnego w Stanach, ale... Podgatunek country. Podgatunek country. Okej. Okay. Przy czym ta wiedza opiera się tylko i wyłącznie na tym, że to jest chyba piosenka Blake'a Sheltona, nie Blake'a Sheltona, ale jest w jakiejś piosence, jest She's Got That Honky Tonk, Badonka Donk. Jest to piosenka country, więc zakładam, że w piosence country śpiewają o rzeczach związanych z country, więc zakładam, że Honky Tonk to jest rodzaj country. Rolling Stonesi też śpiewali piosenkę Honky Tonk Women. Drodzy panowie, Honky Tonk jest to bar, w którym puszcza się muzykę country dla rozrywki i również styl muzyki granych w tego typu establishmentach. Więc Kamil ma rację, ale jest to jakby również lokal, rodzaj lokalu. Tak, i zaczynamy od jakiegoś sklepu sprzedającego cygara i cholera wie co jeszcze, do którego wchodzi tajemnicza, filetowo-włosa kobieta, która... Nie wiem, po co ona tam wchodzi. W każdym razie wyciąga karabin, z którym tutaj weszła i strzela do ludzi, którzy próbują wejść do sklepu za nią. I jest ubrana jak mokry sen każdego fana mangi. Chciałam tylko zaznaczyć. Bo ona tutaj debiutuje po prostu w swoim kostiumie, tak? Czyli tak, mówimy o żółtych hotpantsach, biustonoszu i narzucanej na ramiona rozpiętej bluzeczce. Aj, no jeszcze pończoszki. Oczywiście. I szelki gdzieś po drodze. Tak, które jakimś cudem fizyki trzymają jej się centralnie na cyckach, a każda... Co, pończoszki? Nie, szelki. A każda osoba, która ma biust i próbowała nosić szelki, wie, że jest to fizycznie niemożliwe, bo albo szelki ci jakby okalają biust i się rozjeżdżają, albo ci zjeżdżają w środek. Nie ma takich szelek, które się utrzymają centralnie na cyckach. Trust me. Może to kosmiczne szelki. Myślałam, że powiesz kosmiczne cycki, which trochę tak. W każdym razie, pomimo tego wystrzałowego debiutu, wydaje się, że nasza bohaterka nie trafia ani jednego z tych bandziorów, bo oni potem ją łapią i ona im się poddaje i tyle. Po czym przenosimy się na pokład statku albo stacji orbitalnej, gdzie bardzo bogaty człowiek w garniturze rozmawia z pojmaną kobietą, zaczynając od bardzo dziwnej kwestii, która stanie się zrozumiała chyba za 15 odcinków czy coś takiego, mówiąc, że słynna pokerowa Alicja, która nigdy nie przegrała żadnej partii, na co ta kobieta odpowiada, gdyby żyła, miałaby 219 lat. Mówię, ten dialog nabierze sensu za kiedyś. Tak się właśnie spodziewałem. Tak. I tutaj pada oferta, którą... Dziany człowiek składa naszej bohaterce. Potem dowiemy się, że nazywa się obecnie Faye Valentine. Nasza bohaterka, nie dziany facet. Nie wiem, jak on się nazywa, to nieistotne. Mianowicie, ona jest bardzo zadłużona w jego kasynie,
ale on jest gotów odpuścić jej ten dług, jeśli ona popracuje dla niego jako krupierka. Ale nie byle jaka krupierka, tutaj chodzi o grubszą intrygę, która nie ma żadnego sensu. Fabuła tego odcinka nie ma żadnego sensu. Tak, ale tam nawet... Mam wrażenie, okay, że nawet o tym mówią, bo to jest takie, że wy nie rozumiecie, jak, na czym polega plan szefa, ale on ma sens, uwierzcie nam. Tak, bo o co właściwie chodzi? Do czego on jej potrzebuje? On potrzebuje Fej, żeby Fej jako krupierka odpowiednio rozegrała partię z podstawionym gościem. Ten podstawiony gość ma przekazać towar, jeden bardzo specjalny pokerowy chip, który ma jej wręczyć jako napiwek po tym, jak ona najpierw będzie pozwalała mu wygrywać, a potem zgarnie całą jego wygraną. Bo chodzi o to, że to jest transakcja. Na tym chipie jest pewien program, który jest potrzebny właścicielowi tego kasyna. Tylko że jeśli to jest transakcja, to spodziewalibyśmy się, że w takim wypadku gość, który przychodzi, żeby sprzedać ten chip, otrzyma zapłatę, ale plan polega na tym, że on ma zgarnąć kupę kasy przy stoliku, a potem ją przegrać przy tym samym stoliku, więc nie wyjdzie z żadnymi pieniędzmi. A w ogóle jeśli przychodzi do tego kasyna, żeby sprzedać ten chip, to czemu po prostu nie wejdzie do gabinetu tego szefa i tego... O co chodzi? O co kurwa chodzi? No o to, żeby mogło dojść do kolejnej komedii omyłek pod tytułem Spike zderza się z tym gościem i... Tak, bo w ogóle powiedzmy, że Spike i Jet wjeżdżają do tego orbitalnego kasyna. Spike wygląda jak zawsze, Jet założył swój niedzielny garnitur, piękna stylowa. Mam nadzieję, że były cosplaye. Na pewno. Dodajmy, że w windzie jest napis Welcome to Spiders from Mars. Ja nie wiem, czy to kasyno ma się tak nazywać. W każdym razie to jest oczywiście odniesienie, bo Spiders from Mars to był zespół Davida Bowiego w latach 70. I tak jak nie znam się na muzyce, może być to jedyne tego typu odniesienie, które wyłapię w tym serialu, więc chciałem się podzielić. A, nice. Dziękujemy. Proszę bardzo. Tak, Spike pali w windzie, Jet go upomina, w związku z czym Spike połyka zapalony papieros. Bo najwyraźniej ma żołądek z żelaza. Tak, po czym kiedy wyjdą z windy w ramach pewnego drobnego setupu, charknie, żeby przywołać tego papierosa z powrotem i splunąć nim do popielniczki. Gdzieś po drodze cytują jeszcze Charlie'ego Parkera albo Goethego. Trochę się pogubiłem, napisy nie były do końca jasne. Tak, jedno właśnie, i drugie. A propos, czy wszyscy oglądamy wersję japońską z napisami? Nie, my z Kamilą oglądamy anglojęzyczny dubbing. Okej, to może słówko o tym anglojęzycznym dubbingu, bo on ma swoich fanów w Ameryce. Wiem to z amerykańskiego internetu, ale ja go próbowałem kiedyś obejrzeć i jak dla mnie to wciąż jest bardzo amerykański dubbing anime z lat 90. Tak, znaczy to jest amerykański dubbing z lat 90. Przez co mam na myśli, że głosy nie cholery nie pasują do kłapów czasami. Znaczy, wiesz co, do kłapów i drugi być i trzeci może. Plan jest strasznie płaski. Natomiast głównego bohatera dubbinguje Steve Blum, którego bardzo lubię, bo potem przez 15 lat był Wolverine'em w różnych rzeczach. Tak, ale właśnie to było to, co mnie zaskoczyło, bo ja sobie dzisiaj sprawdziłam, jacy aktorzy w angielskiej wersji językowej podkładają głosy. Ja się zdziwiłam, że to był Steve Blum. Właśnie ja go kojarzę z takimi, wiesz, jakby głębszymi, chrapliwymi głosami właśnie na przykład z Wolverine'em, a w życiu bym nie wpadła, że on podkłada Spike'a, jakby to jest tak zupełnie inny kaliber w ogóle głosu, ale jakby główni bohaterowie, znaczy inaczej, głosy wydają mi się do bohaterów dobrze dobrane, natomiast... Mam pewne zarzuty co do jakby aktorstwa i pisania dialogów. Wiadomo, że to jest trudne, no bo kłapy i nie kłapy, kontekst kulturowy, jakieś tam wypełniacze i tak dalej. Ale nie ogląda się tego jakoś z wielkim cierpieniem. No ale tak, jest to tak jak powiedziałeś, dubbing anglojęzyczny lat 90. Znaczy mówię, ja kiedyś obejrzałem jeden właśnie pierwszy odcinek z tym dubbingiem, uznałem to za ciekawy eksperyment, nie mam zamiaru do tego wracać. Natomiast oglądałem... Ja też w oryginale, w japońskim tym, tak. Po japońsku oglądam, bo generalnie jeżeli mogę, to oglądam po japońsku anime, jeżeli tylko mam możliwość z napisami po prostu. Tak, ale na przykład oglądałem kiedyś, Boże, jaki jest pełen tytuł tego serialu, to jest Mobile Suit Gundam The 0083rd Division. Nie, Mobile Suit, nieważne.
Gundam 83. Mój ulubiony Gundam. Też praktycznie pierwszy, którego obejrzałem w całości. Po prostu żaden kolejny serial czy film z tego uniwersum, który oglądałem, nie daje mi tego, czego szukam. To, co znalazłem w tym pierwszym. Nie mogłem znaleźć wersji z japońskim dubbingiem, więc obejrzałem z amerykańskim. Był dramatyczny, ale to wciąż jedno z moich ulubionych anime, pomimo tego. Dobrze świadczy o anime. Tak, w każdym razie tak, więc Jet i Spike przyjeżdżają do tego kasyna się zabawić. Jet idzie po prostu do automatów, Spike siada przy stoliku z blackjackiem, gdzie właśnie krupierką jest Faye. Swoją drogą Faye w stroju krupierki. Być może już nigdy nie będzie tak ubrana w tym serialu. W sensie tak w pełni ubrana jak tutaj. Faye ma zdjęcie człowieka, z którym ma rozegrać tę szemraną partię, który, jakby to powiedzieć, gdyby ktoś zapomniał wyjąć Spike'a z kieszeni i wyprał te spodnie i potem go wyciągnął, to wtedy Spike wyglądałby jak facet, z którym Faye ma rozegrać tę partię. W największych, najmniej szczegółowych pociągnięciach pędzla wydają się podobnie. Tak. W związku z czym Faye rozgrywa z nim tę partię. Spike najpierw wygrywa mnóstwo pieniędzy, żeby wszystko stracić w ostatnim rozdaniu. No i mówi, że tam ostatni żeton zachowa sobie na pamiątkę. Więc Faye zaczyna za nim łazić na zasadzie, ale jak to? Ale o co chodzi? Miałeś mi dać a napiwek, a w ogóle? No i tutaj Spike odcina się, mówiąc, że jakby nie protestował, kiedy ona oszukiwała w tej grze, przecież wszystko widział, czym przyciąga uwagę innych klientów kasyna, na zasadzie, że ale jak to? Krupierka oszukuje. Więc Faye musi się zająć czymś innym i przerywa pogoń za Spike'iem. A Spike oczywiście wpada na wybraną wersję siebie. Przypadkiem żetony wypadają im z kieszeni. Przypadkiem podnoszą nie ten żeton, który każdemu z nich wypadł. W związku z czym od tego momentu Spike ma ten jeden chip pokerowy. Tak, i Faye go znajduje i mówi, że chce ten żeton, a on go w tym momencie połyka. Czekajcie, ja... Tam po drugiej stronie ulicy widzę kolesia, którego śledzę już od lat. Muszę uciekać. Poradzicie sobie beze mnie. Do następnego. Ciao. Adios, kowboje. W ten sposób Rafał nam zakomunikował, że musi jechać na obiad do mamy, więc mam nadzieję, że będę go godnie zastępować w dalszej części odcinka. Bo na tym obiedzie będzie koleś, którego śledzę. To jest wszystko ukartowane. Your mom keeps interesting company. Your mom keeps interesting company. Wow. Trzymaj się, no, Rafał. To papa, Rafał. Na razie. Tak, gdzieś po drodze Faye daje znać szefowi kasyna, że Spike ma ten chip, na którym wszystkim zależy, w związku z czym za Spike'iem zaczyna się uganiać ochrona kasyna. W związku z czym Spike oczywiście łatwo sobie z nimi radzi. Jet po drodze wygrał mnóstwo pieniędzy na automatach, no ale teraz widzi, że Spike wplątał się w kłopoty, więc musi porzucić wygraną i wychodzi z kasyna z niczym. I szczerze mówiąc, minęło już parę dni, odkąd obejrzałem ten odcinek i zapomniałem, jak dochodzi do tego, że ostatecznie cała trójka ląduje na Bebopie. Czekaj, mam tutaj w tle włączone, jakby Faye wzywa swój statek, który wlatuje do kasyna. Jej customowy myśliwiec, który jest zaopatrzony w wyrzutnie rakiet i jeszcze inne gadżety. Tak, i... I nie bardzo wiem, bo ona wystrzeliwuje... Rozwala to kasyno i wylatuje przez ścianę. Tak, a Spike i Jet zabierają się na tak, gapę. Są na tym statku i wylatują w kosmos. No, potem tak. Przenosimy się, potem widzimy, że ludzie tego szefa, wszystkich szefów, nie, właściwie to chyba sam szef, zabija tego faceta, który jakby miał oryginalnie przekazać ten chip. Potem jest przerwa na reklamy, a po przerwie na reklamy jesteśmy na Bebopie. Aha, i tutaj Faye jest już w kajdankach. Tak, w kiblu. Ja nie rozumiem, co się stało.
Znaczy ona krzyczy, dlaczego w zamian za pomoc mnie przykuliście. Czyli ona jakby wleciała na statek w dobrej wierze z nimi, wróciła na ich statek, a oni ją pojmali. Najwidoczniej. Co więcej, oni chyba dopiero w momencie, w którym ona jest skuta w ich kiblu, oni oglądają program dla łowców nagród, z którego dowiadują się, że jest za nią nagroda. Tak. Słuchaj, no, jesteśmy w kreskówce. Czasami po prostu nie musimy się dopytywać o wszystko. Oni chcą po prostu się dowiedzieć, o co chodzi, więc no, oni chcą ją przepytać. No, to jest jakby jej główne w tym momencie główna motywacja, ale tak, tak jest to rozegrane trochę dziwnie. Tak, więc kiedy wracają do niej, żeby z nią porozmawiać, już bardzo uprzejmie i w ogóle, bo teraz nagle jest warta 6 milionów czy coś tam, Fej jest bardzo rozczarowana, że jest warta tylko tyle. Sugestia jest taka, że jej dług w kasynie jest wielokrotnie wyższy. Swoją drogą, znowu wracając do pierwszego, czego się o niej dowiadujemy, jeśli szef kasyna twierdzi, że jest tą pokerową Alicją sprzed 200 lat, która nigdy nie przegrała, czemu ma absurdalny dług w jego kasynie w tym momencie? Dobre pytanie. Nie zwróciłem na to uwagi. Kiedy Jet i Spike sprawdzają właśnie te informacje na jej temat i na temat, dowiadują się na temat tego chipa, że chip jest chipem, to Faye dzwoni do szefa kasyna. Tak, ze szminki. A to z komunikatora w szmince, tak, informuje go, jaka jest sytuacja, że była zmuszona do ucieczki, ale jakby wciąż wie, gdzie jest chip i tak dalej. I to chyba szef kasyna zgłasza się do naszych bohaterów z propozycją, prawda? Tak. Tak, że chce odzyskać żeton. Tak. Na co oni się targują? I tłumaczy im dokładnie, czym ten żeton jest. Co jakby... No być może, że no, nie, musi... Nie, Jet wszystko mówi. Tak, bo on w tym ISSP, czyli w tej tam interplanarnej kosmicznej policji, w której pracował, to tam nie wiem, czy ma kontakty, czy jakby wiedzieli o tym, coś takiego. Tak, Jet wykłada tu cały backstory i szef kasyna tylko na koniec mówi, o niezły jesteś. Dobra. Backstory dla słuchaczy, którzy nie oglądali serialu, wygląda tak, że parę lat temu ktoś stworzył program łamiący wszystkie zabezpieczenia, po czym zginął, czy tam został kropnięty, więc teraz ten program jest takim elektronicznym wytrychem, który może rozwalić wszystkie elektroniczne sejfy, ale program sam w sobie jest zaszyfrowany i teraz ten pokerowy chip tak naprawdę jest chipem, w sensie mikrochipem, i zawiera właśnie klucz. Do klucza. Tak. Klucz do klucza, tak. No w domyśle zakładamy, że właściciel kasyna jest w posiadaniu zakodowanego programu i teraz potrzebuje tylko do niego klucza. W związku z czym właściciel kasyna przystaje na wymianę, oferując, czy tam przystając na żądanie naszych bohaterów, że da im 30 milionów ulongów za ten chip. No i Jet i Spike są bardzo zadowoleni. Cały ten... Patrząc z tej perspektywy, cały ten odcinek jest właśnie taką metaforą na rozgrywkę w kasynie, na zasadzie, że oni wchodzą początkowo do tego kasyna z jakimiś groszami. Jet tam wygrywa w automatach, nigdy nie dowiadujemy się ile, ale to wszystko traci, bo muszą uciekać, ale mają wtedy Fej, która jest warta 6 milionów, a teraz jakby zamieniają te 6 milionów na 30 milionów, stawki ciągle rosną, oni ciągle grają o coraz więcej, zamiast na przykład po prostu zainkasować nagrodę za Fej, póki mogą. Ale warto pamiętać, że jeśli się, że tak powiem, uprawia hazard, to kasyno zawsze wygrywa. Tak. No więc teraz grają o 30 milionów. Wymiana wygląda tak, że szef kasyna i Jet są na komunikatorach. Samej wymiany dokona anonimowy cyngiel z kasyna i Spike. Wymiana odbędzie się w przestrzeni kosmicznej. W skafandrach. Na pokładzie tego statku kasyna, czy też stacji kasyna. Spike jest w bardzo twarzowym, czerwonym kombinezonie kosmicznym. Jest ładna scena, gdy tam
wyłącza magnetyzację w butach, żeby odczepić się od pokładu Bebopa, odpycha się i takim zgrabnym saltem ląduje na kadłubie tego drugiego statku. A ponieważ jesteśmy w kosmosie, ten statek kasyno ma taką ozdobę w formie koła od ruletki, więc tam tych dwóch negocjatorów raz na jakiś czas rozdziela taka szprycha tego koła, tej ruletki. I plan dość ryzykowny jest taki, że oni w tym samym momencie mają rzucić w swoją stronę kasetkę z pieniędzmi i żeton. No ale anonimowy cyngiel ma polecenie od swojego szefa, że kiedy tylko będzie miał chip w rękach, to ma odstrzelić tego frajera. Nawet nie tyle chip w rękach, tylko w momencie, kiedy Spike go rzuci. A tak. No ale tak się składa, że w momencie, gdy Spike rzuca żeton, tam właśnie przejeżdża szprycha tego koła, która ich rozdziela, więc cyngiel pudłuje. To nie jest tak, że tak się składa. Ja zrozumiałem, że no... No Spike tak to wymierzył. Tak, się tego spodziewali, że to się dla nich źle skończy. Tak, Spike tak to wymierzył. Stacza krótką walkę z anonimowym cynglem, który szczerze mówiąc to będzie jedna z gorszych domyślnych śmierci w tym serialu, bo Spike go wypycha w próżnię, wciąż żywego, po prostu odłączonego od czegokolwiek. Ups. Ups, przykre. Szkoda. Nie. Tak, ale po drodze Faye uwolniła się najpierw z kajdanek, potem z kibla, a potem z Bebopa i odleciała swoim stateczkiem i jest w stanie teraz położyć chwytak z liną na walizce z kasą i odlatuje z 30 milionami. Tam po drodze był dziwny dialog, do którego teraz mamy callback, więc kiedy Faye była jeszcze zamknięta w kiblu, zaczęła prosić ich o łaskę pod tytułem: mam romskie korzenie, wielkie, wielkie zewnętrze mnie wzywa, puśćcie mnie, nie mogę być w zamknięciu. I wyzywała Spike'a od Gadżo, czyli nie Roma. W związku z tym, kiedy teraz przylatuje, żeby zaiwanić 30 milionów, to przerzucają się takim Gadżo i Romko. Jak to jest w angielskim dubbingu w ogóle? Czy angielski dubbing robi to dosłownie, czy zmienia chyba, to na coś? Chyba robi dosłownie, ale jakoś tak strasznie... Bo w angielskim dubbingu moim zdaniem to jest ze względu na angielską wymowę jest po prostu strasznie pokiczkane, bo jakby po polsku to się chyba mówi gadzia. A po angielsku im wychodzi jakoś tak strasznie dziwnie. Ale nie będę zgadywał. Zachowali koloryt, w sensie nie przetłumaczyli tego na, nie wiem, tubylec czy cokolwiek. Outsider. Tak, przy czym jakby połowa tego, co Faye mówi w tym odcinku, jest kłamstwem, więc cholera wie, czy mamy jej tutaj wierzyć, czy nie. Nie, żeby to było bardzo istotne. W każdym razie szef kasyna po drodze rozkazał jeszcze zniszczyć Bebopa, ponieważ jego kasyno, jak każde kosmiczne kasyno, jest zaopatrzone w wyrzutnie rakiet. Mogę potwierdzić, że w angielskim dubbingu to jest dosłownie, że ona mówi hello Gaijo, on mówi hello Romani i to tyle. Tak, z jakiegoś powodu te rakiety biorą na cel statek Faye, czy wyłącznie jej statek zamiast Bebopa i ona oczywiście tak przelatuje, żeby rakiety wrąbały się w kasyno. Czy implikacje są takie, że oni rozpierdzielają kasyno, na którym jest kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy niewinnych ludzi, którzy tam sobie grali? To kasyno nie wybucha. Ta rakieta dokładnie trafia w okno, przy którym stoi ten szef, ale jakby ostatni widok na stację, jakby stacja wciąż Czyli wciąż po prostu stoi. Jakby centrum kontrolne czy cokolwiek tak. Rozwalili, ale sama kasyno stoi, znaczy wisi, znaczy lata. Słuchaj, oni wracają na koniec do tego kasyna. Nie, oni są w innym kasynie, w ostatniej scenie. W każdym razie tak. I Faye odlatuje z 30 milionami i nasi bohaterowie już nigdy jej nie zobaczą. Skłamał bez mrugnięcia okiem. I znowu
Zakładam, że intencja jest taka, że jedyna kopia tego magicznego programu była w biurze tego szefa i dlatego ten program już nie istnieje i dlatego chip, który by go dekodował, jest w tym momencie bezwartościowy, bo w ostatniej scenie nasi bohaterowie, którzy stracili hipotetyczne 30 milionów ulongów, które już mieli w ręku i już planowali, jak je wydać, idą do innego kasyna, stwierdzają, że są spłukani, więc ten jeden chip z tym programem to oni obstawią go i zobaczą, co się stanie. I bardzo mi się podoba to nie jest złożona metafora tego, że grają o coraz więcej po to, żeby wszystko stracić. I zacząć od zera. I zacząć od zera, tak. Bardzo ładne. Zły szef kasyna też wszystko traci, więc przynajmniej tym razem kasyno nie wygrało. Spoko. Co myślimy o Fej? Co myślimy o takim jej debiucie? Nierówne. Omawiając pokrótce, co się dzieje, przegapiliśmy na przykład dość paskudne ujęcie, kiedy szef kasyna ją obmacuje, ale po to, żeby wyciągnąć jej asa, którego miała schowanego w majtkach, więc to uzasadnia tę scenę. Tak. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, gdzie znaczy musiała go mieć na pół dupku, bo on go jej wyciąga właśnie spod tych hot pantsów, więc ona musiała mieć go na pół dupku schowanego tego asa. Jestem bardzo ciekawa, jak niepostrzeżenie go wyciągała, kiedy był jej potrzebny. Znaczy, ja mam co do Fej mieszane odczucia, no bo z jednej strony właśnie wiadomo... Będą ci towarzyszyły cały serial. Domyślam się. Niczego innego się nie spodziewałam. Jakby jestem chciałam powiedzieć uprzedzona. Być może trochę. Bo jednak właśnie kojarząc Cowboya Bebopa z Osmozą, no to jakby design Fej Valentine nie był mi obcy. Plus jakby przy okazji tego live action adaptacji Netflixa były też właśnie rozmowy na temat zmiany tego, jak wygląda kostium aktorki, która się wciela w Faye Valentine, jednak tam ją troszeczkę bardziej przykryli mimo wszystko. Ale moje odczucia co do Faye są mieszane z tego względu, że jakby z jednej strony mamy zasugerowane, że ona jest właśnie tą pokerową Alice, która nigdy nie przegrywa, ale jednak chyba coś przegrała albo dała się złapać w jakiś deal, no bo teraz jest winna mnóstwo kasy temu szefowi tego kasyna. I z jednej strony jakby miała bierze udział w tym szwindlu z tym chipem pokerowym. Czekaj, ale... momencik, przepraszam, że ci przerwę, ale właśnie coś przyszło do głowy, bo ja powiedziałem, że ten dialog o pokerowej Alicji nabierze sensu za kilkanaście odcinków. Ale to wciąż nieprawda, bo gdyby ona miała mieć 219 lat, a akcja toczy się w 2070, to wciąż nie ma sensu. Zapomnijcie, co powiedziałem. Znaczy, ja w pierwszej chwili to zinterpretowałam jako, że to jest jedna z jej fałszywych tożsamości na zasadzie, wiesz, wzięła PESEL po jakiejś zmarłej babci, której nikt nie wpisał do systemu i teraz jakby taka była moja interpretacja. Natomiast wracając do tego, co mówiłam, z jednej strony wydaje się, jakby seria sugeruje, że jest kompetentna, a z drugiej strony jej zachowanie jest takie szalenie, nie wiem czy infantylne, ale jakieś takie strasznie drażni mnie, na przykład to, jak ona się zachowywała wobec Spike'a na zasadzie, ale miałeś mi dać napiwek, i jakby tak... profesjonalna oszustka by się tak nie zachowywała na zasadzie daj mi ten napiwek, tak samo potem jakby robienie z siebie, znaczy rozumiem, że to jest trochę gra na przykład w momencie, kiedy właśnie ona robi z siebie środkę na Bebopie, jak jest przykuta do kibla i chce, żeby Spike i Jet ją wypuścili i właśnie wciska im, wiecie, historyjkę o tym, że zew przygody mnie wzywa, że jestem Romką, nie musicie mnie więzić, buchu, ja biedna. Ale jakby jak na to, że mam poczucie, że ona właśnie powinna być tą taką kompetentną szóstką, która jest w stanie wystrychnąć naszych chłopców na dudka, to mam też takie poczucie, że twórcy nie byli w stanie albo świadomie, albo nieświadomie uciec od takich bardzo właśnie mi się kojarzących z japońskimi animacjami właśnie przedstawiań kobiet jako tych właśnie takich nie wiem, jakichś takich krzykliwych, jęczących, uprzykrzających się, wała.
nie wiem, strasznie mnie to jakoś wzięło pod włos. No tak, ale jednocześnie ona wygrywa ten odcinek, tak? Eliminuje szefa kasyna, odlatuje z 30 milionami. Więc jest taki dysonans pomiędzy serial nam mówi, że ona jest kompetentna i sprytna, ale jej zachowanie w kontaktach z innymi ludźmi zdaje się temu przeczyć. I są momenty, kiedy to zachowanie można wytłumaczyć jako część jakby jej oszustwa, gry aktorskiej, próbowania ugrać coś, ale są też takie sceny, w których jakby nie, wydaje się, że po prostu ona ma taki charakter. Znaczy tak, ale też zwróćmy uwagę na to, że Spike, zwłaszcza w pierwszym i drugim odcinku, jakby jest zaprezentowany jako sprytny, kompetentny, ale jednak przygłup czasami. Tak, więc dlatego jakby Spike, nie... Spike dostanie też odcinek, to będzie, mówię, za 15 odcinków, który cały będzie się kręcił wokół bardzo dziecinnego jego zachowania i absurdalnej rywalizacji z absurdalnym człowiekiem. Więc jakby wciąż jesteśmy w anime, jakby wszyscy będą mieli takie momenty. Mam wrażenie takie, że te postaci, tam gdzie Spike jakby czasami wraca do takiego zachowania małego chłopca, no to Faye jakby wraca do takich zachowań małej dziewczynki. To jest wciąż jakby bardzo mocno usadowione w takim tradycyjnym postrzeganiu płci. Tak, i właśnie dlatego jakby kompletnie nie skreślam jeszcze Fej i chcę zobaczyć jakby jak serial ją będzie dalej pokazywał. I absolutnie się zgadzam z tym, że Spike pod wieloma względami też jest pokazywany jakby w podobnym takim, nie wiem, paradoksie czy dysonansie, ale ponieważ kobiety w kulturze i z mojego bardzo ograniczonego doświadczenia, zwłaszcza kulturze japońskiej, są pokazywane w pewien konkretny sposób, to dlatego mi się to bardziej rzuca w oczy, bo wiecie, to jest też, mam wrażenie, wpada w te takie ramy czy tory tego, że no Luke Skywalker jest garystu, ale mu wszystko wybaczamy, ale jak Rey, nie daj Boże, jest kompetentna, zdaniem niektórych za bardzo, to od razu jest Mary Sue i wszystko jej wychodzi. I to jest właśnie jakby ta nierówność płci, która zupełnie nieświadomie się w nas odgrywa i mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z czymś podobnym. No zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Mhm. I co, tak jak przy napisach czołowych towarzyszy nam piosenka Tank, tak przy napisach końcowych mamy The Real Folk Blues. I to jest Cowboy Bebop i zasadniczo tak będzie wyglądał ten sezon Kosmicznych Kowbojów, bo Cowboy Bebop to jest 26 odcinków, z których 21 opowiada kompletnie zamknięte historyjki, a jest 5, które są jakimś metaplotem rozrzuconym przez cały nie będę mówił, które to. W każdym razie tak, więc to będzie trochę bardziej chaotyczne. Tutaj nie ma jakiejś fabuły, która się będzie rozwijała. Są wątki naszych indywidualnych bohaterów. Będziemy się o nich coraz więcej dowiadywać. Każde dostanie jeden czy dwa odcinki koncentrujące się na nich, tak? Ja mam pytanie, bo widzę na Wikipedii, że jest jeszcze film, który się dzieje między 22 a 23 odcinkiem. Tak, myślę, że jeśli będziemy omawiać film, to raczej jako ostatni odcinek taki bonusowy, bo on, ponieważ powstał 4 lata po serialu, więc nie ma żadnego wpływu na fabułę serialu. Jasne. Po prostu można obejrzeć film i jakby da się go wpasować w serial. To nie jest tak, że w filmie dzieje się coś, co kompletnie nie pasuje do wydarzeń z serialu, czy to alternatywna wersja wydarzeń, czy coś takiego. Jasne. No, pierwsze trzy, mówię, ten pierwszy moim zdaniem jest idealny, drugi jest sympatyczną bzdurą, trzeci jest debiutem Fej i jako taki ma wady i zalety. Chyba chciałbym, żeby... A nawet zady i walety. Aha. Ale nie, serio, bo karty her ass. Tak, yes. Tak. Usłyszałem to, wiem. Znaczy ten on jest fajny, on mi się podoba. Jakby przedstawienie Fej jest nierówne, fabuła tak bardzo nie ma sensu, ale jakby już pierwsze dwa odcinki to pokazały, Cowboy Bebop będzie leciał na tej rule of cool. Jeśli coś fajnie wygląda na ekranie, to nie zadajemy sobie pytań, jak do tego doszło, bo po co sobie psuć zabawę. No i jednak wydaje mi się, że tak jak żeśmy wspominali, że nie mamy nikogo, kto mógłby
bardzo obszernie wypowiedzieć się na temat muzyki, to ja nadal się trzymam tego, co powiedziałam na początku, to znaczy dla mnie przynajmniej połowa tego serialu, jeżeli nie więcej, to jest muzyka, dlatego że mam, wiadomo, że mówię z perspektywy roku 2022, a nie kiedy ten serial wychodził, ale mam z perspektywy czasów obecnych takie przeczucie, że ten serial jako anime nie oferuje mi wiele jakby nowego albo wiele czegoś, czego nie widziałam, ale kontrast, a czasami właśnie spinanie się wydawałoby się nieprzystającej muzyki, w sensie jakby mamy space western, a muzykę właśnie taką w klimatach bluesa, jazzu, soulu nawet czasami, jakoś no to, po prostu to robi ten serial i jakby sam fakt też, że odcinki się nazywają, jakby to nie jest odcinek pierwszy, tylko to jest session one, czyli jakby pierwsza sesja nagraniowa i większość odcinków ma tytuły nawiązujące w jakiś sposób do gatunków muzycznych albo utworów muzycznych, jakby pokazuje, że twórcy byli tego świadomi. I dla mnie fascynujące jest właśnie obserwowanie tego, jak bardzo ta muzyka, która się przeplata przez cały serial, go tworzy, zarówno w tych momentach, kiedy w przedziwny sposób ta muzyka się splata z tym space westernem, z którym zdaje się nie miałaby nic wspólnego, ale też jak interesująco się z nim kontrastuje w tych momentach, który bardzo wyraźnie od niego odstaje. I to jest dla mnie fascynujące obserwowanie, jak muzyka i serial mogą się w tak interesujący sposób jednocześnie splatać i rozplatać, żeby ze sobą jakby kontrastować. Ja tutaj chłopakom rękami pokazuję, co mam na myśli, bo to jest jak próba, wiecie, ten rysowanie obrazu o matematyce. No po prostu nie wiem, jak to ująć, bo nie mam na to słów. No. W ramach drobnego teasera mogę wspomnieć, że w następnym rzucie, czyli w odcinkach 4-6, jest scena, która 15-letniemu mnie rozwaliła mózg. Być może był to pierwszy kontrapunkt muzyczny, który widziałem na ekranie. Mm. W każdym razie. Jestem ciekawa, czy wyłapię. Och, to nie będzie subtelne. Okej, spoko. I to wszystko w tym odcinku. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Zachęcamy do śledzenia Cowboy Bebop razem z nami. Może żebyście wiedzieli, o czym mówimy. To są 22-minutowe odcinki. Łatwo wchodzą. Dostępne na Netflixie. Dostępne na Netflixie właśnie. Są bardzo przyjemne, nawet kiedy nie mają sensu. I co? Chętnie przywitamy wszelkie komentarze, czy to na YouTubie, jeśli oglądacie podcast jako statyczny ekran i głos lecący z głośników. Ja nie oceniam ludzi, którzy słuchają podcastów na YouTubie, ale to dziwne. Albo na fanpage'u podsłuchany.pl na Facebooku. Możecie nam też przesyłać maile na kowboje@podsłuchany.pl. Tak. 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 To super, to cześć. Cześć. See you, Space Cowboy. Do zobaczenia na szlaku. Skoro Rafała nie ma, to ktoś musi to powiedzieć.